Po półrocznej przerwie wracamy z naszym dronem na budowę dużego dwutorowego tunelu średnicowego, mającego połączyć komorę startową przy ulicy Stolarskiej z dworcem Łódź Fabryczna. W sierpniu 2023 roku maszyna drążąca TBM Katarzyna, mająca głowicę o średnicy 13 metrów, wznowiła pracę w okolicach ulicy Mielczarskiego. To newralgiczny moment całej inwestycji. Po raz pierwszy duży TBM wszedł pod budynki o bardzo różnym stanie technicznym. W sumie na trasie do Fabrycznego jest około 200 kamienic. Pierwotnie planowano wyburzenie 30 z nich, jednak ostatecznie zdecydowano wzmocnić fundamenty pod budynkami, stosując zastrzyki z betonu. Aby je zrobić, konieczne jest wybudowanie technicznych szachtów, czyli okrągłych studni o średnicy 13 metrów i głębokości do 9 metrów. Na razie powstały dwa takie obiekty przy stacji Polesie, przy pierwszych kamienicach, pod którymi przechodzi TBM, oraz dalej przy ulicy Mielczarskiego. Po wydrążeniu 106 metrów tunelu Katarzyna zatrzyma się, a inżynierowie ocenią, czy przyjęte rozwiązanie spełniło oczekiwania. Jeśli tak, to ruszy budowa kolejnych kilkunastu szachtów, a TBM poczeka na zbudowanie pierwszych z nich. Ile czasu? Nie wiadomo. Ostatni postój Katarzyny na stacji Polesie i zmiana koncepcji przejścia pod kamienicami trwał rok.